Jak pan wytłumaczy to, że zabezpieczono na pańskim komputerze filmy pornograficzne z udziałem nieletnich? Ale to też jest sprawka mojej żony. Ja nigdy nie zabezpieczałem komputera hasłem. Wysoki sądzie, chcę nadmienić, że zabezpieczono również treść niektórych rozmów na portalach społecznościowych oskarżonego z dziećmi. Będę prosił o odtworzenie w tym momencie dowodu numer 1. Jest to rozmowa z 18 czerwca. Oskarżony, podając się za 18-latka, nawiązał kontakt z nieletnią posługującą się nickiem Ania 13. Oskarżony był przekonany, że ma do czynienia z 13-latką, podczas gdy po drugiej stronie za klawiaturą siedział 41-letni Igor Kasalik. Dzięki jego pomocy doszło do zdemaskowania oskarżonego. Proszę o zaprezentowanie tego dowodu. Krzysztof 18. To jak maleńka? Umawiamy się jutro po zakończeniu roku szkolnego. Ania 13. Nie wiem. Krzysztof 18. No dawaj, chodź, będzie fajnie. Ania 13. A co będziemy robić? Krzysztof 18. No to o czym gadaliśmy kilka dni temu? Najpierw pójdziemy na lody, a potem może do mnie. Całowałaś się kiedyś z chłopakiem? Ania 13. Tak. Krzysztof 18. A coś więcej? Myślałaś już o tym? Ania 13. Seks? Krzysztof 18. Tak. Ania 13. Nie. Nie robiłam tego nigdy. Możemy się spotkać. To gdzie i kiedy? Ten czat to też sprawka mojej żony. Ja już powiedziałem. Nie zrobiłem krzywdy żadnemu dziecku. Moja żona pisała z tą małą na czacie, bo ona chce mnie wrobić. A jednak 19 czerwca został pan zatrzymany w przejściu podziemnym. Dokładnie w porze tego spotkania. Co więcej, odebrał pan telefon, sądząc, że rozmawia pan z 13-latką. No bo moja żona nieźle to sobie obmyśliła. Wiedziała, że ja tamtędy codziennie wracam do domu z pracy. No i umówiła spotkanie dokładnie wtedy. Proszę pana, pan chyba nie rozumie tego, o co pytam. Pan rozmawiał wtedy z 13-letnią dziewczynką. No ale przecież to moja żona podała jej numer telefonu na czacie. No przecież to oczywiste.